Loża radiowa. W Loży Radiowej witamy naszego pierwszego gościa. Jest nim Piotr Woźniak, Nysa SLD, może tak hasłowo przedstawię. I wicestaro stanowiski równocześnie, bo to w kilku osobach pan dzisiaj przyjechał. To jak zwykle bywa u nas. Jedna osoba w kilku osobach. Kłaniam się nisko, dzień dobry dzień państwu. Dobry. Witam serdecznie. Panie starosto, czy był pan może w Hajdukach Nyskich? Jutro się wybieram do Hajduk w okolicach godziny 9:00. Jestem umówiony z panem, z księdzem proboszczem, przepraszam, i z przedstawicielami Rady Sołeckiej, z radnym powiatowym. Wczoraj miałem kontakt z nimi. No nie wygląda to ciekawie, mówiąc szczerze. Widok jest przygnębiający. Na naszej stronie, między innymi. Widok jest przygnębiający, bo to dotyczy po pierwsze miejsca, gdzie są wierni co tydzień i częściej, a po drugie, no każdy widok zniszczonego obiektu, tak to nazwijmy. A tu jest jeszcze zabytkowy. Obiekt sakralny i to zabytkowy. Straty, z tego co wiem, oszacowano na około 1 000 000 zł. Jeśli samorząd powiatowy będzie mógł w tej sprawie coś pomóc, to oczywiście to uczynimy. Mamy pewne środki na ochronę zabytków. Jesteśmy przed sesją czerwcową. Wszystko się okaże na dniach. Czyli jeszcze trzeba zaczekać na ostateczną ocenę sytuacji, myślę, tak? Że tak, to znaczy z tego co wiem, wczoraj powiatowy inspektor budowlany był na miejscu, nasze służby także, w związku z tym te pierwsze czynności zostały już ustalone. Jutro wybieram się tam i zobaczę, w czym możemy pomóc, krótko mówiąc. A tam mówiąc. Nie ma ryzyka katastrofy budowlanej? Jeśli jest, zawalenie oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest takie ryzyko w moim przekonaniu, bo z tego, co doszły mnie słuchy, bo miałem okazję rozmawiać króciutko, to takie prawdopodobieństwo istnieje i są różne koncepcje, co należy z tym dalej zrobić. To znaczy, czy poczekać, aż ta więźba dachowa dalej będzie opadać, czy no, wszystko przed nami w ciągu kilku dni będzie. Takich strat było w powiecie więcej po tych nawałnicach? Niestety tak. I właściwie jedna gmina została najbardziej poszkodowana w trakcie tych nawałnic. Mowa tutaj o kilku miejscowościach, między innymi Hajduki, tutaj najbardziej tragiczna. Która gmina? Nysa? Nysa, tak. Chodzi o gminę Nysę, chodzi o miejscowość Złotogłowice, chodzi o miejscowość Rusocin i chodzi o miejscowość Hanuszów. Te trzy, właściwie cztery z Hajdukami miejscowości w gminie Nysa zostały no, w sposób dramatyczny zatopione, podtopione. Tak, budynki mieszkalne. Tutaj niestety kłania się kilka powodów, bo możemy obarczać się winami, czy winny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy też powiatowych, czy też gmina, a tak naprawdę chodzi o to, że zmieniła się bardzo mocno kultura, czy monokultura w tej chwili obecna, jeśli chodzi o uprawę agrarną. Krótko mówiąc, nie ma miedz, zostały zaorane wielokroć także rowy, które kiedyś odprowadzały wodę. Dzisiaj są to monokultury, dzisiaj nie ma miedz między polami, które naturalny sposób chroniły opadającą. A co tam jest, kukurydza? No daj przykład kukurydza, która też no, jest, jak każdy wiemy w jaki sposób jest siana i wiemy jak szybko woda między kukurydzą może płynąć, zwłaszcza w terenie podgórskim, zwłaszcza gdzie mamy to zlewisko w sposób naturalny ukształtowane. Dzisiaj na pewno wiemy, że trzeba bardzo mocno popracować i tu niezależnie od tego, bo to leży w kompetencjach właścicieli przepustów. Natomiast my jako Zakład Utrzymania Dróg w powiecie nyskim będziemy w Złotogłowicach, w Rusocinie i także w Hanuszowie pomagać ludziom w usuwaniu tych skutków przy pasie drogowym, tam gdzie mamy drogę naszą powiatową, to będziemy robić. Na miejscu był Daniel Palimonka odpowiadający za drogi w powiecie nyskim. Wiem, że cały dzień spędził w Rusocinie, w Złotogłowicach, w Hanuszowie i tam nasze służby już dzisiaj zostały właściwie w 100%. Poproszone, żeby tym ludziom tam pomagać. A przy okazji ich uświadamiać co do tych miec chociażby, do tych to robów, nie jest które... łatwa sprawa, drodzy państwo. Ja troszkę bez cienia skromności powiem, że na uprawie trochę się znam i wiem też jedno, że ciężko jest przekonać rolników do pewnego rodzaju odpowiednich zachowań. Ale wydawałoby się, że to z dziada pradziada przechodzi pewna tradycja. Szanowna pani redaktor, kiedyś w jednej miejscowości mieliśmy 20-30 rolników. Dzisiaj jest jeden, dwóch. Tak samo jest z areałami. Kiedyś mieli rolnicy areały po 2-3-1 hektar. Dzisiaj są areały po 30-50 hektarów, gdzie nie ma miec i w sposób naturalny rynek
ziemi wymusił takie, a nie inne uprawy. I tu jest pewnego rodzaju kłopot. Plus, no niestety, nagminne kwestie związane z pewnego rodzaju przekonaniem, że trzeba ten rów zaorać, on jest niepotrzebny, a trochę jeszcze urwiemy gdzieś tam areał. Przepraszam, że może mówię coś niepopularnego wobec rolników, ale no, takie są fakty, bo to nie jest tylko moja jednostkowa obserwacja, tylko to jest nagminny problem, myślę, że na całej Opolszczyźnie i w całym kraju. No także w powiecie głubczyckim mamy całą falę tego typu podtopień i też tam, gdzie te uprawy rolne są takie, a nie inne. A panie starosto, będzie jakaś rządowa pomoc? Macie jakieś takie sygnały? Na razie staraliśmy się zabezpieczyć przede wszystkim to, żeby tych ludzi możliwie szybko, te budynki doprowadzić do kondycji, w których będą mogli ci ludzie dalej tam mieszkać, dlatego że nawet do mnie osobiście dzwonił jeden z właścicieli posesji Złotogłowica, który nie zdążył się nawet wprowadzić, a już ma kłopot. W związku z tym tu dziękuję za współpracę naszego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po pierwsze, rzuciliśmy wszystkie siły z naszego magazynu przeciwpowodziowego. My tam zainwestowaliśmy 600 tysięcy złotych w wyposażenie. Więc po pierwsze, osuszacze. Po drugie, takich 16 urządzeń uzyskaliśmy także z Wojewódzkiego Centrum, które już funkcjonują w powiecie nyskim. Ta współpraca jest poprawna. No i cóż, no, ja się tylko boję jednego, że niestety tego rodzaju kataklizmów nie unikniemy. To znaczy one... A nawet się zdarzają coraz częściej. I niestety rzecz święta o przepusty w trakcie wjazdu na posesję trzeba po prostu dbać. Nie na własną rękę je modernizować, zmniejszając średnicę takich przepustów, bo to są rzeczy melioracyjne i arcyważne. Do tej pory mieliśmy takie największe kłopoty w gminie Otmuchów, gdzie wielokrotnie zalewało dzisiejszą dzielnicę Nieradowice Otmuchowa, ale także miejscowość Siedlec, gdzie są po prostu naturalne zlewnie i to jest teren podgórski. Dzisiaj wiemy, że naprawdę drożność rowów tam, gdzie my inwestujemy w drogi powiatowe, to ta drożność rowów jest bardzo mocno zachowana i dbamy o to, żeby te przepusty także, jeśli inwestujemy już w nową drogę, były nowe. Taki przykład z gigantycznej inwestycji prawie 20-kilometrowej, którą dzisiaj robimy właśnie w taki sposób, to trasa transgraniczna z Nysy do Pisecznej, gdzie dzisiaj nawet miałem okazję przed przyjazdem do państwa być w miejscowości Kijów w gminie Otmuchów i widziałem, w jaki sposób te rowy uchroniły tych ludzi dzisiaj przed takim samym problemem, jaki mieliśmy w Złotogowicach czy Hanuszowie. Drobne rzeczy, o które można zadbać we własnym zakresie. Do rozmowy z naszym gościem wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Piotrem Woźniakiem, wicestarostą nyskim, a zarazem liderem opolskiego SLD. O tym SLD porozmawiamy w kolejnym wejściu. Teraz jeszcze chwilę o Nysie. Panie starosto, tak troszkę prowokacyjnie zapytam, czy pan też miał swój udział w ściągnięciu do Nysy firmy Umicol? Nie. Jestem pierwszy, który mówi, że nie miał, no tak? Może się czymś odróżnić. Wszyscy samorządowcy mówią, że tak. Że ale mówiąc uczciwie, zupełnie nie miałem w tym udziału, nie znam szczegółowo sprawy. Poza tym, jakbyśmy przeanalizowali działalność gminy czy powiatu, to wiemy, że powiat nie ma nawet takich kompetencji. Gmina trochę, no nie trochę, bardzo inne zadania, ale... Czyli gmina ma teren przede wszystkim. Gmina ma teren, gmina ma narzędzia. Gmina może być wnioskodawcą, gmina może być stroną negocjacji. Powiat to administrowanie, powiat to urzędy pracy, powiat to ZOZ-y, powiat to szkolnictwo ponadgimnazjalne, średnie już za chwilę. W związku z tym... inne kompetencje, absolutnie nie czuję się autorem sukcesu. Ale kibicował pan na pewno. Kibicuję nadal, dlatego że uważam, że wszystko, co jest wartością dodaną w Nysie, czy w powiecie nyskim, jest dla nas znakomitą informacją. Natomiast to wszystko mnie też uczy pokory, dlatego że tych zapowiedzi... Ja bardzo chciałbym, żeby ta inwestycja była, natomiast... trochę jestem jak niewierny Tomasz, to znaczy próbuję... Dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Tak, dlaczego? Nie, żebym źle życzył, proszę mi wierzyć, tylko że dzisiaj dynamika w biznesie jest tak wielka, tak ogromna, że nawet kursy, nie wiem, jena wobec rubla albo inne zawirowania gdzieś na końcu świata mogą spowodować zupełnie inne decyzje biznesowe. Żyjemy w globalnej wiosce i czasami niestety nie jest wszystko od nas zależne, choćbyśmy bardzo chcieli. Czyli mówi pan, że jeszcze coś by mogło się zdarzyć, ale... Nie wiem, naprawdę, ja po prostu mówię tu czysto makroekonomicznego przysposobienia zawodowego, tak to powiedzmy. Czyli jak najszybciej podpisywać umowy? Jak najszybciej, przede wszystkim, ja myślę, że takie regiony jak powiat nyski będą coraz bardziej elementem zainteresowania, dlatego że
tam po prostu jest łatwiej znaleźć pracownika za, przykro to mówić, niższą stawkę niż na przykład w Opolu. Gdybyśmy porównali zestawienia Powiatowego Urzędu Pracy z danymi z innych powiatów, to się niestety, ja mówię z wielką przykrością o tym, wynagrodzenia w powiecie nyskim są średnio o 480 zł brutto niższe niż innych, niż średnia wojewódzka. To też widzą przedsiębiorcy. Więc moim wyobrażeniem dobrego biznesu to jest także to, żeby płaca, która jest, już patrząc socjaldemokratycznie nawet na temat niesamorządowo, żeby płaca za tą pracę wykonywaną była co najmniej parametrem uśrednionym w województwie. Jeśli będą to parametry, przepraszam za określenie, głodowe, podstawa plus coś tam, to ja sobie wyobrażam, że także będą olbrzymie kłopoty, a pamiętajmy, że ta branża akurat to jest high-tech, w związku z tym nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy zapewne będą chcieli pracować za 2000 zł, czy 200 dzisiaj, brutto, więc trzymam kciuki, kibicuję, nie jestem autorem sukcesu, ale też będę się bardzo mocno przypatrywał, żeby ta inwestycja, jeśli powstanie, była zaopatrzona w miejsca pracy, które nie będą z wynagrodzeniami minimalnymi. Na to jest chyba coraz większa szansa, bo mówimy o tym, że mamy coraz bardziej rynek pracownika, coraz niższe bezrobocie. A co w przypadku, kiedy rząd zorientuje się, że brakuje mimo wszystko nawet wyższych stawek za wynagrodzenie i uruchomi na przykład bardziej liberalne przepisy wobec obcokrajowców i będzie coraz więcej, nie wiem, Wietnamczyków bądź innych narodowości, już jest bardzo dużo, którzy będą pracowali za stawki minimalne. W związku z tym, niestety, umówmy się, kapitalizm jest tak zorientowany, że zatrudniamy kogoś po to, żeby na nim zarobić. Zaoszczędzić. I nie zatrudniamy kogoś, bo kogoś lubimy, kochamy, często chcemy pomóc, ale zatrudniamy po to, żeby ten pracownik po pierwsze dał wartość dodaną firmie, po drugie, żeby na jego pracy firma mogła budować kolejny kapitał na kolejne inwestycje. Taki jest kapitalizm. I tutaj umówmy się, jeśli nie będzie sukurs pewnego rodzaju blokad albo otworzenia furtek ze strony rządu dla obcokrajowców, różnie może być. Nie możemy, dzisiaj to prawda, rynek staje się rynkiem pracownika. Na całe szczęście. Po 30 latach transformacji ustrojowej Polakom się to należy i bezsprzecznie można to powiedzieć, bo zbyt długo też czekaliśmy, zresztą patrząc już z punktu widzenia zawodowego. Nie ma lepszego momentu, gdzie mamy na styku prawie deflacji, już rozmawiając ekonomicznie, na styku deflacji przez wiele lat, nie ma lepszego momentu na to, żeby podwyższyć płacę minimalną. Więc ja trochę się dziwię też rządowi, że tak delikatnie, bo widzę naciski też pracodawców, że tak delikatnie o 100 zł rocznie podnosi pensję. Ja bym był święcie przekonany, i to jest zamierzenie SLD, podwyższenie płacy minimalnej do co najmniej poziomu 2,5 tysiąca brutto, bo nie ma lepszego momentu. Dzisiaj i tak, jeśli chcemy utrzymać pracownika, musimy mu dać więcej. Tylko cały problem polega na tym, że mamy w Polsce niestety zbyt wysokie koszty pracy i proszę pamiętać, że tutaj jest olbrzymi kłopot. Jeśli 3 tysiące ktoś dostaje na rękę, to drodzy Państwo, trzymajcie się foteli. 5700 czy 5800 kosztuje to pracodawcy. Czyli 2700 zżera system, 3000 bierze pracodawca, pracownik, który wypracował to wynagrodzenie. I tu jest kłopot. Ale i tak sytuacja na rynku pracy w Nysie się poprawiła. Zdecydowanie. Kiedyś takim, no niestety... Za sprawą dobrej koalicji w powiecie, panie redaktorze. No powoli. Tu już sobie sądzę. Widzę, że już korci pan. Za urzędy pracy, powiedziałem, za urzędy pracy odpowiada starostwo powiatowe. W związku z tym zdecydowanie, oczywiście umówmy się, tu z domieszką humoru trochę powiedziałem, sytuacja się bardzo poprawiła. Dzisiaj to jest około 3,5 tysiąca osób bezrobotnych. Więc wobec kilku 12 tysięcy jeszcze kilka lat temu. No to jest bezrobocie jednocyfrowe, a zawsze było dwu, nawet bywało tak, że było ponad 20%. Drodzy Państwo, to co się wydarzyło na początku lat 2000 w Nysie. Oj, to był upadek straszliwy. To nieprawdopodobna hekatomba, która tego się nie da wyobrazić. To znaczy ZUP i FSD, kilka tysięcy osób na bruku. Dzisiaj ta sytuacja, ja się cieszę przede wszystkim, że jest bardzo dużo mikroprzedsiębiorców. No, tak. Dlatego, tak, że czasami firma, która się zwija, traci 500 miejsc pracy ktoś, tak? A mikrofirma, jak upadnie, to... No właśnie. To jest 5 miejsc.
No to już do tematów kampanijno-politycznych wracamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Piotrem Woźniakiem. Teraz to już powiem liderem SLD, no bo porozmawiamy sobie o przygotowywaniu do wyborów. Włodzimierz Czarzasty powiedział na naszej antenie, kiedy był ostatnio w Opolu, że 16 tysięcy kandydatów na radnych wszelkich możliwych szczebli wystawi SLD w kraju. A jak to na Polszczyźnie będzie wyglądać? No Polszczyźnie idziemy na pewno do sejmiku pod szyldem SLD Lewica Razem. Mamy wstępnie wyłonione nazwiska liderów w okręgach sejmikowych. Czekaliśmy... Andrzej Namysłow w Opolu słyszałem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Kiedy usłyszymy? Myślę, że usłyszymy to wtedy, kiedy też konkurencja pokaże swoje listy. Dlatego, że my już wielokrotnie popełnialiśmy falstart i nie widzę powodu żadnego, żeby śpieszyć się z przedstawieniem personaliów. Efektowny pana poprzednik na fotelu barona SLD. No tak, ale to jest historia, może do tego już nie warto wracać. Czasami wracamy, ale to... Wiem, że wracacie. Wnioski wyciągnąć i iść do przodu. Wnioski wyciągnąć właśnie i iść do przodu. To, co było, to było. Natomiast patrząc na to, chcemy najpierw przedstawić koncept na region, na miasto i do tego dostosować personel. Ja wiem, że to brzmi jak frazes, to co powiedziałem teraz, ale tak naprawdę chcemy tak to zrobić. Mamy wyłonionych liderów. W najbliższych dniach odbędzie się Rada Wojewódzka, która będzie miała już przymiarki konkretne z nazwiskami. Myślę, że będzie czas na przedstawienie całej drużyny do sejmiku, do miasta. Wyłoniliśmy Pole Klepacz, Apolonii Klepacz. No właśnie, Klepacz, to nazwisko już znamy. Tak, to nazwisko znamy, która będzie obudowana, ta kandydatura, bardzo ciekawymi nazwiskami do Rady Miejskiej, tego zaskakującymi liderami także. Z bardzo młodą drużyną, która właśnie się ukonstytuowała, czyli odrodzeniem młodzieżówki. Z czego ja jestem bardzo szczęśliwy, dlatego, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju łatką przy SLD, że to jest partia zamierzchła, że to jest partia, która ma tylko seniorów. No, że biologia nie działa na waszą korzyść. No to tak, biologia nie działa na naszą korzyść, że ciągle nas widać podczas biegów i nie tylko seniorzy biegają, ale no, ja jeszcze takim super seniorem się nie czuję, ale Sławomir Gradzik, Paweł Kampa, Robert Szendera, czy ja pojawiamy się w różnych miejscach, w koszulkach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w różnych miejscach biegowych. Ostatnio byliśmy w Świerczowie na przykład. Pokazujemy też nową twarz lewicy. Czyli to odrodzenie SLD będzie też takim właśnie pokoleniową zmianą. Tak, myślę, że tak. Pokażą to listy wyborcze do Rady Miejskiej. No i cóż, będziemy chcieli przedstawić swój pomysł na Opole. Po pierwsze, opieka dentystyczna wobec najmłodszych. To jest taki socjaldemokratyczny zamysł, który kiedyś funkcjonował w Polsce z różnych powodów od tego, czy no, ja samorządy... Ja pamiętam jeszcze gabinety stomatologiczne. Ja też pamiętam i uważamy, że te pieniądze, które można ukierunkować na gabinety stomatologiczne dla dzieci, trzeba to po prostu zrobić i to będzie jeden z pomysłów, który chcemy przedstawić. Chcemy także przedstawić to, co w niektórych samorządach w województwie opolskim funkcjonuje, na przykład w gminie Otmuchów. Darmowe posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, to znaczy niezależnie od kryterium wynagrodzenia nie dochodowego. Dla najubojszych. Nie dla najuboższych. Nie. Drodzy Państwo, sam problem kwestii 500+. Proszę zwrócić uwagę, Platforma Obywatelska raz krytykowała 500+, raz mówiła, że jest super na pierwsze dziecko. Teraz chce rozwinąć. Teraz chce rozwinąć, więc nie jest konsekwentna. My od samego początku mówiliśmy, że to jest dobry pomysł i tak dalej uważamy. Natomiast nie zgadzamy się z sytuacją, w której mówimy o tym, że niektóre dzieci są po prostu dyskryminowane, dlatego że wartość dodana tego programu to jest przede wszystkim walka z ubóstwem, bo dzięki temu przecież wiemy, że Polska w statystykach poszła do góry, czyli krótko mówiąc, w polskich rodzinach jest lepiej, natomiast nie poprawiła się dzietność zupełnie. Ja o tym wielokrotnie mówiłem. No są wskaźniki, którymi rząd... Pani redaktor, ja znam te wskaźniki. 14 tysięcy dodatkowych urodzeń, to na 22 miliardy podzieląc, można, przepraszam za to radiosłuchaczy, powiedzieć wprost, że dzięki temu programowi urodziło się dodatkowo 14 tysięcy Polaków, licząc rok do roku. To oznacza mniej więcej 1,5 miliona na dziecko. No, 22 miliardy, no mniej więcej. W związku z tym umówmy się,
bogate społeczeństwa, bardziej zamożne też nie poprawia się wskaźników dzietności. Gdyby tak było, to mielibyśmy super wskaźniki dzietności w Szwecji, Niemczech i tak dalej. Ale nie o tym chcę mówić. Wracam do tego programu na Opole. Na pewno kwestie poprawy komunikacji, na pewno kwestie związane z seniorami, opieką senioralną i także najmłodszymi. Szczęśliwy senior to taki senior, który wie, że jego dziecko i wnuk jest zabezpieczony, pewnie pracuje, pewnie żyje i ma się dobrze. Więc chcemy bardzo mocno ukierunkować w dwie grupy społeczne, zarówno milusińskich, czyli ta wspomniana opieka, darmowe obiady dla najmłodszych Opolan. Zresztą takie pomysły będą w innych samorządach także. No i kwestia, którą chcemy realizować jako Sojusz Lewicy Demokratycznej w Opolu, to kwestia in vitro. Dlatego, że uważamy, że każde miasto, które jest rządzone albo współrządzone przez socjaldemokratów, powinno z takim sztandarowym projektem się kojarzyć. Taki przykład jest w Częstochowie rządzony przez SLD. Przecierała szlaki. Tak. Przecierała szlaki. Krzysztof Matyjaszczyk, znakomity włodarz miasta, dzisiaj z największymi szansami na wygraną już w pierwszej turze w Częstochowie. Podobne pomysły chcemy realizować także w innych miastach. Udało się to nam zrealizować ostatnio w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Więc liczymy, że nie tylko miasto Opole, nie tylko miasto Kędzierzyn-Koźle, ale inne miejsca, gdzie będą przedstawiciele radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej plus Sejmik, z takiego rodzaju pomysłami będziemy wychodzić, dlatego że uważamy, że ta metoda to metoda dla wielu kontrowersyjna, a dla mnie, czy dla rodziców, którzy nie mogą mieć dzieci, jest to jedyna możliwość posiadania potomstwa i trzeba. My jesteśmy zwłaszcza w momencie, gdzie mamy gigantyczną depopulację, wręcz zobligowani, żeby takiej działalności pomagać. Pan będzie kandydował do jakiej rady? Decyzja jeszcze ostateczna, mówiąc uczciwie, nie zapadła. Czekamy na ostateczne ustalenia. Dzisiaj wiem, że od samego początku mojej, w cudzysłowie, tak to nazwijmy, kariery samorządowej, byłem w jednym samorządzie i właściwie nie jest wykluczone, że tam pozostanę, dlatego że sporo się w powiecie nyskim, to ja wiem, że jestem mało wiarygodny w tym momencie, ale można to ocenić, słuchając mieszkańców, że sporo się zmieniło i to nie zmieniło na gorsze, ale na lepsze. Na dzisiaj jest to prawdopodobny start do Rady Powiatu w Nysie, ale nie jest wykluczone, że będzie moment i sygnał, gdzie będzie decyzja, która ukierunkuje mój start do Sejmiku Województwa z Okręgu Nysa-Brzeg. To przed nami. Mówię uczciwie, dlatego że nie próbuję jakiejś zasłony dymu, że rada ustali coś tam. Umówmy się, musicie jestem się normalnym człowiekiem, musimy się dogadać. A kiedy konwencja? Tak naprawdę będziemy tą zasłonę milczenia co do kandydatów chcieli potargać, zniszczyć, żeby ona była niewidoczna już, powiedzmy sobie, w pierwszej dekadzie września, dlatego że nie chcemy szybciej tego robić, absolutnie. Pierwszy tydzień września to Polacy, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół, chcemy im dać odpoczynku. Na wakacjach, umówmy się, nie dajmy się zwariować, nie będziemy latać po plażach, namawiać Polaków do tego, żeby głosowali na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie damy się zwariować. Czyli Polacy mają wypocząć od nas, polityków, bo mają nas dość, bo wielokroć niestety jesteśmy... To jest dobre hasło wyborcze. Tak, to jest hasło wyborcze. Polacy, odpocznijcie od polityki w wakacje i bądźcie wyrozumiali dla tych, którzy nie bądźcie wyrozumiali, broń Boże, dla tych, którzy nie dotrzymują słowa. Ale chodźcie też na wybory, dlatego że no o zgrozo, to co mówiliśmy w trakcie przerwy, żeby wygrać wybory w Polsce wystarczy mieć 5 milionów głosów. Na 30, uwaga, milionów uprawnionych. Państwa głos naprawdę się liczy. Proszę mi wierzyć, ja wiem, że często jak ktoś słyszy tego rodzaju określenia, mówi, a proszę się puknąć w głowę, drogi panie, który tam jest po drugiej stronie mikrofonu, ale naprawdę, za mała jest debaty publicznej o edukacji. Przez 30 sekund mówimy, drodzy państwo, o tym, czym jest budżet, który nas wszystkich dotyczy. Tym prowyborczym apelem kończymy dzisiejsze spotkanie i przypominam, naszym gościem był Piotr Woźniak, wicestarosta Nyski i lider SLD w regionie. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Loża radiowa.